zła wiadomość dla uczniów. Jeszcze jakbyśmy w sobotę mieli przychodzić do szkoły, to w ogóle nie mielibyśmy czasu wolnego. Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. Chętnie zamienię samochód na autobus. Zapowiada się fantastyczny weekend. Wisienką na torcie jest symulator Artemisa, czyli statku kosmicznego. Kronika Lubuska, Agnieszka Hałas, dzień dobry, a zaczynamy od złej wiadomości dla uczniów. Sobota nie będzie już dniem wolnym od szkoły. Informacja o nowej ustawie, która ma wejść w życie w 2015 roku, obiegła internet. Najbardziej zainteresowanych, czyli uczniów, pytamy o zdanie i sprawdzamy, jak plotka ma się do rzeczywistości. Kiedy ta informacja zwiastująca koniec wolnych od szkoły sobót obiegła internet, wywołała niemałe poruszenie wśród uczniów. To na pewno nie jest dobra opcja dla wszystkich uczniów, szczególnie dla tych dojeżdżających, bo niekoniecznie w soboty są dobre połączenia między różnymi miastami, niekoniecznie będzie można zawsze dojechać na te zajęcia w sobotę. Mam jednak bardzo dużo tych zajęć już w tygodniu i żeby ogarnąć te wszystkie lekcje i te zadania, jest nam potrzebny ten weekend, a żeby jeszcze tutaj dojechać i potem zrobić jeszcze lekcje swoje i mieć jeszcze czas wolny, to naprawdę ciężko to wszystko pogodzić. Teraz sobie napiszemy, co to jest. Nawet nauczyciele stają po stronie uczniów i tego dźwięku nie mają zamiaru fundować im w sobotę. Myślę, że uczniowie mają naprawdę taki natłok nauki, że to jest absolutnie zbędne. Absolutnie. Oni też muszą mieć prawo do wypoczynku, do zregenerowania się naprawdę bez przesady. Brak sił właśnie to główny argument przeciwko zajętym sobotom. Człowiek no to odpocząć musi, nie, że tak powiem. No po tygodniu jest naprawdę no ciężko już. No to w niedzielę by się odpoczął. Za mało tego czasu. Trzeba odpocząć, bo w sumie ten tydzień to jest bardzo napięty i każdy chce jakoś przetrwać w tej szkole, że tak powiem. No i trzeba odpoczywać, nie? I jeszcze się przygotować na następny tydzień. Bawimy się, szkoła fajna, jak widać. Nie każdego jednak utrata długiego weekendu przeraża. Karolina Kasprzyk z 3 ELO w soboty chodzi do szkoły i na specjalnych zajęciach przygotowuje się do matury i studiów na matematyce albo fizyce. Co drugi weekend z projektu Unii Europejskiej chodzimy do szkoły. Normalnie co sobotę to jest 6 godzin. Fizyka, robotyka, angielski, przedsiębiorstwo zmiany, no fajnie jest. Jak podaje strona wykop.pl, według minister edukacji wolne soboty rozleniwiają uczniów i wybijają ich z rytmu. Ale obecnie obowiązujący system 5+2 najzupełniej uczniom odpowiada. W samym tygodniu już mamy mnóstwo, po 3 sprawdziane, kartkówki, nie ma czasu na naukę, więc jeszcze jakbyśmy w sobotę mieli przychodzić do szkoły, to w ogóle nie mielibyśmy czasu wolnego. Spokojnie, groźba zlikwidowania wolnych sobót okazuje się fejkiem, czyli fałszywą informacją. W tym przypadku jedynie po to, by wyciągnąć od nas numer telefonu w celach marketingowych. Wolny weekend to w polskich szkołach już standard. Czy rozsądek pozwala pędzić ulicami miasta z prędkością blisko 130 km na godzinę? Niestety tak. W Warszawie udowodnił to znany jako frog słynny kierowca BMW. W Zielonej Górze także nie brakuje szaleńców. Wczoraj na wieczorną przejażdżkę pozbawioną jakiejkolwiek refleksji zdecydowała się 35-letnia mieszkanka powiatu zielonogórskiego. Rażące naruszenie przepisów, totalne ich lekceważenie, a przede wszystkim brak wyobraźni ze strony kierowcy. To jest kierowca, który nie zdaje sobie sprawy z tego, co się może wydarzyć w sytuacji, gdzie po drodze mamy jedno, drugie, trzecie przejście czy przejazd dla rowerzystów, kiedy właśnie w tych miejscach pojawi się tam inny uczestnik ruchu. W obszarze zabudowanym, wiadomo, można się poruszać prędkością do 50 km na godzinę. Ta prędkość, 50, czasami nawet 40, to jest zbyt duża prędkość podczas zbliżania się do takich bezpiecznych miejsc, o których przed chwileczką powiedziałem. Mandat grozi 500 zł. Tutaj oprócz tego były jeszcze naruszenia porządkowe. Tam kierująca poruszała się bez pasów bezpieczeństwa. I tutaj policjanci odstąpili od wymierzenia kary, nie nałożyli mandatu. Skierujemy wniosek do sądu po to, żeby właśnie sąd ukarał zdecydowanie wyższą grzywną, aniżeli ten mandat 500 zł. Ktoś, kto się decyduje na taką jazdę, powinien wiedzieć, że nie tylko 500 zł, ale to są wykroczenia, za które będziemy zatrzymywali uprawnienia, to są wykroczenia, które będziemy kierowali wnioski do sądu, po to właśnie, żeby sąd, który ma narzędzie w postaci grzywny do 5000, właśnie sięgał po te instrumenty
dyscyplinując w ten sposób takich kierowców jak właśnie ten zatrzymany na szosie kisielińskiej. Rozpoczął się Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. W Zielonej Górze, podobnie jak w pozostałych miastach Unii, prowadzone są kampanie nakłaniające do pozostawienia swoich samochodów w garażach i skorzystania z roweru, pieszej wycieczki lub środków komunikacji miejskiej. Przez te ulice przejeżdża kilkanaście tysięcy pojazdów dziennie. Liczba zmotoryzowanych ciągle wzrasta, a remonty dróg potęgują codzienne korki. Raport Malcolma Fergusona pokazuje, że w ostatnim dwudziestoleciu liczba korzystających z pojazdów wzrosła trzykrotnie. Na 1000 mieszkańców Polski przypada 450 samochodów. Auto raczej nieodzowny jest na dzisiaj. No ja wiem, no nad jezioro, do rodziny. Także właściwie to dużo jeżdżę. Jak się załatwia różne interesy i trzeba być w kilkunastu miejscach na raz gdzieś w ciągu jednego dnia pracy, to nie sposób. Nawet jakbyśmy w Zielonej Górze metro wybudowali, to też bym się nie przesiadł. Po prostu auto i jest najszybciej. Mieszkam 10 minut stąd, to jeżeli mam coś tutaj do załatwienia, to idę pieszo, tak? Ale mimo wszystko codziennie używam auta. Od 2002 roku na Starym Kontynencie obchodzony jest Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu. To kampania, która zachęca zmotoryzowanych do porzucenia auta i wybrania alternatywnych form podróżowania, chodzenia pieszo, jazdy na rowerze czy korzystania z komunikacji miejskiej. W związku z Międzynarodowym Świętem Miejski Zakład Komunikacji 22 września przewiezie swoich pasażerów za darmo, ale tylko tych, którzy tego dnia zrezygnują z jazdy samochodem. Wystarczy prawo jazdy i dowód rejestracyjny. Wszystkie osoby, które zechcą skorzystać z transportu publicznego, mają prawo do bezpłatnych przejazdów pod warunkiem, że w czasie kontroli, w czasie tego przejazdu okażą ważny dowód rejestracyjny i prawo jazdy. Czyli jeżeli zechcą się przesiąść ze swojego samochodu do autobusu i dokumentować to, mają prawo do bezpłatnych przejazdów. Akcja Miejskiego Zakładu Komunikacji spodobała się panu Tadeuszowi, który na co dzień z okolic Zielonej Góry do pracy dojeżdża samochodem. Przyłączę się do tej akcji i chętnie zamienię samochód na autobus. 22 września spróbujmy zostawić nasze nowe, używane, pożyczone samochody w garażu lub pod domem. Do pracy za darmo można dojechać miejskim autobusem, ale czy przejazd rowerem albo zwyczajny spacer kosztują? Jak promuje się tegoroczna kampania Nasze ulice, nasz wybór. Rzeźbiarz Jan Papina powraca. Po sławnej bitwie pod Grunwaldem i Rejtanie właśnie kończy wariację na temat winobrania. Szczegóły podpowiada wyobraźnia i zawodowi winiarze. Płaskorzeźbę i Jana Papinę przy pracy można oglądać w skansenie w Ochli od poniedziałku do piątku. Każdy, kto przyjdzie, to widzi w tym winobranie i taki będzie tytuł tego, winobranie. Winobranie w rodzinnej winnicy, praca przy zbiorze i produkcji wina. To jest zrobione z wyobraźni, tak jak ja to widzę, jak obserwowałem, będąc tam na niektórych winnicach. Byłem u pana Marka Krojciga, jeszcze konsultowałem z nim pewne, że tak powiem, techniczne rzeczy, jeżeli chodzi o urządzenia, jakie dawniej były wykonywane. Przyjeżdżam codziennie, tutaj jestem, po 5-6 godzin pracuję. Od kwietnia jest praca sama rzeźbiarska, natomiast samo przygotowanie tego trwało też prawie całą zimę. Przygotowanie tej ściany, która waży 2 tony, to trzeba było trochę pracy włożyć. Już w tej chwili to, co jest efektem praktycznie finalnym. Ja w tej chwili to tylko czyszczę dokładnie już, że tak powiem, cezeluję, czyli dopieszczam to wszystko. Tutaj jestem od poniedziałku do piątku dla ludzi. Pracuję oczywiście, ale jak przychodzą ludzie, czy przerywam, czy opowiadam, jeżeli większe wycieczki, zawsze są mile widziani. Od 9 godziny praktycznie do 13.30 można mnie tu odwiedzać. Serdecznie zapraszam. Zapowiada się fantastyczny weekend, bynajmniej nie chodzi o pogodę, a o największą zielonogórską imprezę z fantastyką w roli głównej. Przed nami spotkania z pisarzami, gry, kuchnia molekularna czy budowanie robotów.
To dla dorosłych, dla raczkujących w dziedzinie fantastyki, blok mangi i anime, zabawy i konkursy. Bachanalia fantastyczne są gotowe na przyjęcie nawet 300 gości. Czasy, kiedy zloty fanów fantastyki kończyły się na maratonie filmowym mangi i anime, dawno odeszły w niepamięć. Dziś to jedynie ułamek atrakcji, jakie przygotowała w tym roku Ad Astra. A fantastyczną zabawę zaczynamy w piątek na Deptaku. Będą tam ogromne gry XXL, w rozmiarze XXL będzie można zagrać w takie gry dla olbrzymów, między innymi w Pędzące żółwie, super grę, ale też takie gry bardziej nam znane jak Kółko i Krzyżyk, Domino. Jak zapowiadają organizatorzy bachanaliów fantastycznych, w świat fantastyki można wprowadzić również dzieci. Przy wykorzystaniu między innymi zestawów Lego Mindstorm, czyli tych znanych właśnie zestawów służących do budowania robotów, dzieciaki będą uczyły się takich, można powiedzieć, podstaw robotyki. W tym roku podczas festiwalu spotkania z pisarzami, między innymi Wegnerem i Orbitowskim, nocne obserwacje nieba czy festiwal piosenki krasnoludzkiej. Dla klasycznych fanów fantastyki uważam, że taką wisienką na torcie jest symulator Artemisa, czyli statku kosmicznego. Będzie można wczuć się w bycie oficerem na mostku, latać w kosmosie, toczyć boje, konstruować bazy. Festiwal od piątku przez cały weekend na Deptaku i przy Fabrycznej 13. Szczegółowy rozkład jazdy na stronie internetowej. I to już wszystko w tym wydaniu Kroniki Lubuskiej. Za chwilę tradycyjnie pogoda, sport i powiększenie, na które zapraszam w imieniu Łukasza Chybińskiego. A Państwu życzę udanego wieczoru. Do zobaczenia.